Co prawda jeszcze mam 5 minut do bloku, ale usłyszałem jakieś trąbienie. A jak trąbienie, a dzisiaj jest przejazd traktorów po Krakowie, to mogą być one. Jadę zobaczyć, bo ja może 5 traktorów w swoim życiu w ogóle na oczy widziałem. To oblukam. O, tam jeden stoi jakiś Ferbuson pewnie, albo jakaś inna 60. Nie, dobra, 60 się może źle przyjąć w YouTubach. 30. Czerwony, zielony, niebieski. Ale to już chyba po całej akcji. Mam to nowe siodełko. Jest tak wielkie, tak miękkie, tak wygodne, że aż niewygodne. Ja pierniczę, albo to jest kwestia przyzwyczajenia, że ja w życiu na takim nie jeździłem. Albo serio, to mi ogranicza ruch. Ojej, zielony. Dobra, odbiór mam na Powstańców Wielkopolskich 6. Stołówka, ciotki, klotki. Nic mi to nie mówi. Jeżeli chodzi o jazdę po dziurach, to siodełko jest jak amortyzator. Ja nie wiem, czy nie muszę go może trochę cofnąć do tyłu. Cofnąć do tyłu. Ktoś powiedział. Tam też w opisie pisało, że ono jest do siedzenia pod kątem 90 stopni, a ja siedzę trochę bliżej 45. Jak tutaj? Tak, 385. Dziękuję. Boże, jak to wygląda. Ale byś tu znaleźć mieszkanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzięki, do widzenia. Górska galeria. No sorry, trzeba było krzyczeć, to mnie się przytrzymał. Dzięki.
Jedno. Jeszcze drugie, ten cik, bo... Proszę bardzo. Dzień. Mam plan, żeby w sobotę sprawdzić, czy da się coś w Krakowie zarobić w nocy. Wyjadę sobie o 22:00, pojeżdżę do 2:00 w nocy i zobaczymy, jakie będą zamówienia, czy w ogóle jakieś będą, czy coś się uda zarobić, czy jakieś napiwki większe bądź mniejsze. No i taki plan mam na sobotę, a na poniedziałek, z racji, że mam wolne w pracy, to spróbujemy za to pojeździć z samego rana. Z tam jakąś ofertą śniadaniową. Smaka od 8:00 powiedzmy do, nie wiem, 12:00, 13:00. Coś dla odmiany. Na Fabryczną za 7:40 znowu. Dobra. Dziękuję, do widzenia. Ciekawe, czy będzie miał odkopa, czy... Na Nowochódzką 41 z tym. A ja sobie może baterię w kamerze zmienię. Dobra, tu jest dwójeczka, nie? Proszę bardzo. Dzięki. Dzięki, do widzenia. Kornerek z Dajworu. Za 8 minut. Dobre, 904. Dziękuję. Muszę się nauczyć podjeżdżać pod furtkę na tylnym hamulcu, cholera. Już nie raz, żebym przy tupcu, bo silnik się załączył i się odbiłem od bramki.
Dzień dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Podgórska znowu. McDonald's. Dziękuję bardzo. Na Dąbrowskiego. O, 2 godziny kręcę się koło domu. Dla mnie bajka. W ogóle odnoszę jakieś dziwne wrażenie, jeszcze odkąd włączyłem w Globo, że jeżdżę na rowerze elektrycznym, to te trasy mam jeszcze krótsze niż na normalnym rowerze. Dobry. Można pokazać aplikację? Tak. Okej, dzięki. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Mam nowy sposób na tych ludzi, co mają w tym dziwnym języku imię i nazwisko podane. Nawet nie wiem, jak to przeczytać, żeby się go zapytać, czy to on. Nawet jak mi powie, to gówno z tego będę wiedział. No to biorę od nich aplikację. Oczywiście od tych, co wychodzą przed domem. Jak jestem u kogoś na chacie, no to przecież nie będę o aplikację prosił. Kurwa, nie dałem mu sałatki, ja pierdolę. Już potwierdziłem. Kurwa, nie wiem, jak on... Jaki to był numer. Kurde, no słabo. Nie pamiętam numeru mieszkania tego gościa. A jak wchodzę w raporty tam z poprzednich zamówień, to mam tylko numer bloku, 20. No i chciałem się z supportem skontaktować. Pisząc pod tym zamówieniem, co teraz mam to nowe.
To mi bot jakieś pierdoły odpisuje. Może mi bana nie wpieprzą. No ja mam już do odebrania zamówienia, a ja dopiero jestem w połowie drogi. Ja bym tam stał jeszcze i się kręcił, to w ogóle tu bym się jeszcze spóźnił. Dobry, 0,51. Żeby się teraz nie podziało tak, że jak mi się trafi kolejny McDonald's, to ja gościowi zamiast jego zamówienia wydam tą sałatkę. To by już w ogóle było. Była kompromisacja. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Skumulowali się wszyscy, to niedobrze. Znowu misja specjalna. Domofon nie działa. Kod do furtki inny, kod do drzwi inny. O, panowie, do jednej. Pyszniaki. Ale fajny kursik z Węgłowej na Saską za 22 zł. Ogólnie na 10 km. Także spoczko. Dobra. 200 w lewo. Bądźcik. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Proszę. Widzenia. Dom na czasie. Mieszkanie 9. Proszę zostawić zamówienie na recepcji. Jaki kurwa dom na czasie? 37, 35. Przepraszam, czy to jest numer 34? Tak, do, obok. Jakiś dom na czasie. To obok. Muszę pan gdzieś z hotelu jechać. Dziękuję bardzo. Aha. No trzeba było tak od razu. Dzień dobry. Ja mam zamówienie do pokoju 9, mam zostawić. To pani? Okej. Okay. Oh.
Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Maciek z Szewskiej na Karmelicką. Też szybki strzał. I fajnie, bo odbiór z okienka. No moje. Dzięki. Owce, proszę. No pewnie. Co jedno i drugie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Z Szewskiej 7 na Szewską 23. Dobry, 489.